To już jest ósmy wykład z psychologii biblijnej w tym roku szkolnym, w drugim semestrze, czwarty wykład. Podsumujmy, prześledźmy tą kolejność, tak? Pierwszy wykład był na temat, to pamięta? To wiem, że to było wartość duszy, tak jest, amen. Plusa ma tutaj studentka. Drugi wykład. Na temat stworzenia duszy, jak dusza powstała, skąd się wzięła i tak dalej. Potem trzeci wykład. Tak, upadek człowieka, jak dusza została oszukana, okłamana i okradziona ze chwały Bożej. Czwarty wykład. To były konsekwencje. Konsekwencje dla duszy, dla człowieka tego upadku. Piąty wykład. Najpierw jeszcze było na temat na temat Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jaki sposób oni przygotowali ratunek dla duszy, w jaki sposób plan Boży został przygotowany i co się miało wydarzyć. Szósty wykład. Jak Chrystus został uczyniony grzechem? Jak to jest możliwe, żeby święty Bóg Wszechmogący mógł stać się grzechem, żeby te nasze grzechy wziąć na siebie i zapłacić za nie. Siódmy wykład, czyli poprzedni. W jaki sposób grzesznik może stać się świętym? W jaki sposób dusza, która była martwa, która była bez Boga, staje się nowym stworzeniem, nowym życiem, zostaje usprawiedliwiona i święta. A dzisiaj powiemy o tym, w jaki sposób ta nowa dusza, albo powiedzieć, ta dusza, która żyła, tak, w jaki sposób ona rozpoczyna swoje nowe życie. To jest ósmy wykład. Tak naprawdę moglibyśmy o wiele więcej opowiedzieć. W Szkole Biblijnej w Baltimore pastor Schale prowadzi ten wykład i on ma przez cały semestr, każdego tygodnia po 2 godziny. Tak? I robi to przez 2 semestry. Więc tak naprawdę moglibyśmy kolejny rok szkolny na to przeznaczyć. Jeśli taka będzie Boża wola, możemy to zrobić. Zobaczymy. Ale dzisiaj mamy wykład na temat nowego życia duszy. Tak? Pamiętacie ten flagowy werset, który mówi o duszy, duchu i ciele? 1 Tesalonicza 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc mamy według nauki biblijnej mamy ciało, mamy duszę i mamy ducha. I jak tradycyjnie będę potrzebował 3 ochotników, to znaczy pastor Tomek będzie, Rafał i może Andrzej z Wrocławia, bo on ma do odpracowania różne rzeczy, żeby zaliczyć ten przedmiot. No więc na razie poproszę tutaj Andrzeja i Rafała. I jedno krzesło puste. Tam jest takie krzesło. Może Andrzej wziąć, tam jest puste krzesło, może tu przynieść, tak? Po prostu chcemy zobaczyć, tak zilustrować, wiecie, co się dzieje tam w środku nas, tak? Jak ta dusza... Weź to. Uszkodzone? Nie szkodzi, ono długo nam nie będzie potrzebne. Tam je postaw. Tak. Tylko w tą stronę. Tutaj Rafał. I tu Andrzej. Chodź tutaj. Okej. Okay. No więc mamy tutaj ciało. Tutaj mamy duszę. Trochę małe to ciało. Jakoś się zmieścisz. I mamy ducha, który jest pusty. Tak? To jest człowiek nienarodzony na nowo. To jest człowiek taki naturalny. Tak? On ma ciało i on ma duszę. Ale duch też jest, ale jest pusty. Odwróćcie się w tą stronę, tak, bokiem do widowni. Tak? I zobaczcie, co się dzieje. W jaki sposób żyje ta dusza? Tak? Ciało prowadzi je. Tak? I wszystko, cokolwiek czerpie dusza, czerpie z ciała. Duch jest pusty. Tak?
Nie czerpię z tego ducha i czuję pustkę. Od paru miesięcy chodzę do tej samej pani fryzjerki i za każdym razem rozmawiamy o Bogu. I ona teraz, byłem w czwartek, powiedziała mi, ale wie pan co, ja czuję się taka pusta. Ona jest bardzo religijna, bardzo taka ma w rodzinie i tam znajomych księży, jakichś zakonników, zakonnice i tak dalej. Ostatnio syna po prostu tak na bierzmowanie tak przycisnęła, tak? Ale mówi, że jest pustka, w moim sercu jest pustka, w moim życiu coś jest nie tak, nie? I to jest właśnie to. To jest to, tak? Co więcej, tak? Powiedzieliśmy, że wiesz, że Chrystus, on, 2 Piotra 2,24, on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. On sam. Nie ma niczego innego, nikogo innego, który by mógł ponieść nasze grzechy. I wiesz co? Ale on je poniósł. Wszystkie twoje grzechy, które były, które są i te, które będą. I on wziął wszystko na siebie. Mówiliśmy o tym, tak? Jak to jest możliwe? I to nawet było zadanie, jedno z zadań domowych. Jak to jest możliwe, żeby święty Bóg stał się grzechem? Ale to jest napisane dalej tak. On na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zabłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czyli byliśmy zabłąkani. Efezjan, 2 rozdział, werset 1-2 mówi, że umarliśmy przez upadki grzechy nasze. Tak? Ten człowiek żyje. Ma ciało, tak? Ma duszę. Żyje w sensie istnienia, tak? Ale jednocześnie duchowo jest martwy. Tak? Wszystko cokolwiek, czym żyje, to jest ciało, świat, to są sprawy materialne. Jeśli są jakieś sprawy takie niematerialne, to jest, wiesz, sztuka, muzyka, uczucia i tak dalej. Ale tam nie ma życia Bożego. I pomyśl sobie, że tak naprawdę to dotyczy większości ludzi na świecie. I tak naprawdę nas samych też to dotyczyło. Ja byłem martwy. Przez wiele lat nie wiedziałem o tym, tak? Nawet chodziłem do kościoła. Byłem bardzo, że tak powiem, zaangażowany jako młody człowiek. Ksiądz kiedyś przyszedł na kolędę i powiedział mi, ty jesteś taki sympatyczny młody człowiek. Może ty byś chciał zostać księdzem? Dużo się nie pomylił. Ale ja byłem martwy. Ja wtedy nie wiedziałem o tym, ale byłem sympatyczny, młody człowiek. Nawet ksiądz we mnie widział księdza, ale ja byłem martwy. I ja nie miałem o tym pojęcia. I prawdopodobnie nikt z nas, tak? Dopóki nie przyszło Słowo Boże. Dopóki nie przyjechał zespół misyjny z Finlandii, ze Stanów. I przyniósł nam Słowo Życia. I my jesteśmy tutaj, Eja, Rita. My jesteśmy tutaj dzięki temu, że Bóg was ułożył, że zostawiliście cały swój świat, swoją rodzinę, swój dom, zostawiliście wszystko, żeby przynieść to żywe, bezcenne słowo do Polaków. Do Polaków w tym szarym, perelowskim świecie po prostu martwych. Tak? I to słowo doszło do nas. I tutaj jest napisane właśnie, nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jest stróż, który strzeże naszych dusz. I on nie tylko, wiesz, strzeże, ale on dokonał rewolucji, on dokonał przemiany. Bo tu jest napisane, obumarszy grzechu, nawróciliście się, tak, do pasterza stróża dusz waszych. Jak to się stało? Jest napisane, że do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Ale ci, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. I teraz poprosimy tutaj Jezusa. To krzesło możemy wziąć stamtąd. I teraz w tym martwym człowieku, tak, pojawiło się życie. Tak naprawdę chrześcijaństwo polega na tym, że w nas, martwych ludziach, pojawia się życie. I tym życiem jest Chrystus. Tylko i wyłącznie. Nic więcej.
Żadna religia, żadne wiesz, studia biblijne i tak dalej. To są wszystko fajne rzeczy. Ale życie przynosi kto? Jezus Chrystus. I On jest w tobie. Wiesz o tym? Przyjąłeś Go i On jest w tobie. Tutaj i teraz. Rozumiesz? To jest niesamowite. To jest największa rzecz na świecie, że Chrystus jest w nas. Tak? Jak Paweł napisał, że nie tylko jest w nas, ale wiesz, to dokonało niesamowitej przemiany, rewolucji. 2 Koryntian 5,14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Zobacz. To jest niesamowite stwierdzenie. Miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do przekonania. Jest potrzebny proces w myślach, tak? W sercu, w myślach tego człowieka, który dochodzi do przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarliśmy. Tak? Że każdy z nas dochodzi do przekonania, że Chrystus umarł za mnie. A więc ja również. A dlaczego On umarł? Bo nad Nim były grzechy. A czyje to były grzechy? Moje grzechy. A skąd one się wzięły? A no właśnie stąd, że jest ciało, że jest świat, że jest system świata, że jest szatan. I moja dusza żyła tylko i wyłącznie tym, co wchodziło przez 5 zmysłów, tak? I plus atmosfera. Bo jest napisane, że On rządzi w atmosferze, tak? Myśli, a projekcje, pokusy i tak dalej. Tym żyłem ja, ale to była śmierć, tak? I teraz pojawia się Chrystus we mnie. Nadzieja chwały. I Paweł mówi, żebyśmy już nie dla siebie samych żyli, ale dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego odtąd już nie znamy nikogo według ciała. Znasz siebie według ciała? Znasz. To jest to całe życie, które mieliśmy wcześniej. To jest to nasze życie według ciała, tak? Ale tu jest napisane, że już nie znamy według ciała. Nawet jeśli Chrystusa znaliśmy według ciała, to już teraz nie znamy. Niesamowite. Niesamowite. A jest tyle dobrego, można powiedzieć, o Chrystusie w ciele, tak? Ale mówi, już nie znamy. Bo to nie ma znaczenia, że On był cieślą, że się urodził w Nazarecie. Ważne jest to, kim On jest i co On wniósł do mojego życia. Do twojego życia. Masz sobie, wiesz, w całym wszechświecie nie ma takiego miejsca, w którym Bóg by mógł zamieszkać. Tylko nasz duch. Tylko nasz duch. I on tam wszedł, odkąd Go zaprosiliśmy, tak? I teraz On wywiera niesamowity wpływ na nasze życie, tak? Jest napisane, dochodzimy do przekonania. I wiesz, tu jest napisane, że kiedy doszliśmy do tego przekonania, że On umarł, to miłość nas ogarnia. Jego miłość. Miłość nie romantyczna, nie sentymentalna, ale miłość, która na krzyżu pokazała swoją głębię, swoją moc, swoją determinację, serce Jezusa. To jest miłość, która jest do nas skierowana. I Paweł mówi, ta miłość ogarnęła mnie, pochłonęła mnie, wzięła mnie z każdej strony. I ja już nie mogę o niczym innym myśleć. Ja już nie mogę niczym innym żyć. On mówi w liście do Filipian 3 rozdziale, że to, co było dla mnie zyskiem, uznałem za śmiecie, za odchody, dosłownie on tak mówi, wobec tego, kim jest Jezus. Kim jest Jezus i dla Jego poznania. Nic się nie liczy, tylko On. A przecież to był człowiek wykształcony, tak? Jeden z najbardziej poważanych, był faryzeuszem, miał korzyści też, wiesz, takie w świecie, był obywatelem rzymskim, tak? Miał mnóstwo różnych rzeczy, które ułatwiały mu życie, które go wysoko stawiały, zapewniały mu jakiś autorytet, poważanie. Co określa twoje życie, albo co określało moje życie przez wiele lat? Być może nadal znamy siebie według ciała. I być może nadal znamy, wiesz, dużą część naszego życia według ciała, według tego, co mamy w tym świecie. A Paweł mówi, to już się nie liczy. To już się nie liczy. Teraz
Jezus Chrystus, tak? Zobacz, pamiętacie syn marnotrawny? Historia, którą opowiadał Jezus, tak? On miał wiele, tak? Wiele przeżył, ale w pewnym momencie, tak? To wszystko, co miał właśnie, to całe bogactwo według świata się skończyło, tak? I on przyszedł do swojego ojca i mówi, zgrzeszyłem, tak? Ojciec mówi, przynieście szatę, pierścień, sandały, przygotujcie ucztę, tak? Bo mój syn był umarły. To był jego syn, ale on powiedział, że był umarły. Co ty myślisz o sobie, o tamtym życiu? To jest historia o nas. To ja byłem marnotrawnym synem. To ty byłaś marnotrawną córką. I byliśmy martwi. To jest bardzo, bardzo ważne dla naszego nowego życia, żeby uświadomić sobie, jaka jest różnica, jak wielka rzecz się wydarzyła. I prawdopodobnie, wiecie, naprawdę, sam tego doświadczyłem i wielu różnych wierzących, wiesz, ma po prostu takie życie, takie podzielone. Jak Jakub mówi, człowiek o rozdwojonej duszy, trochę tutaj, trochę tam. Tak? Chrystus jest, chodzę do kościoła, ale żyję trochę tym życiem, które było i tym życiem, które jest, które słyszę na kazaniu, słyszę, wiesz, czytam w Biblii, tak? Ale wychodzę z tego spotkania, tak? I myślę o wielu rzeczach, które oczywiście, że musimy pracować i tak dalej, ale co jest moim życiem? Do tego zmierzamy, tak? I Paweł mówi, umarliśmy z Chrystusem. Ten syn mówi, nie jestem godzien już nazywać się twoim synem. Nie zasługuję. Nie mam prawa. Nie mogę być więcej tak jak kiedyś. Kiedy nawróciłem się od pewnego czasu, od roku czy dwóch, przyjaźniliśmy się z moją żoną i chodziliśmy według modły tego świata. Moja żona wyjechała na Ukrainę na pół roku na praktykę i ja napisałem do niej, wiesz co, Gosia, już nie możemy. Ja już nie mogę. Ja się narodziłem na nowo. Ja mam nowe życie z Chrystusem. Już nie możemy. Tak jak kiedyś. Cokolwiek to znaczy, tak? I po prostu wiesz, ja nie powiedziałem, że więcej się już nie będziemy przyjaźnić czy coś, ale po prostu widziałem, że mam nowe życie. Że to jest zupełnie inne od tego, co kiedyś było w moim sercu. I ja tak samo muszę nauczyć się, muszę poznać tą miłość, żeby kochać Boga, ale również kochać moją dziewczynę, kochać ludzi w zupełnie nowy sposób. To jest, wiesz, i Paweł tutaj tak mówi, tak? Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Stare przeminęło. To już więcej nie jest to życie. Jest nowe życie. Ale zobacz, co się dzieje. Nadal ten człowiek, ta dusza, którą my jesteśmy, nadal jest w tej pozycji. Jest tutaj, tak? I po prostu ciało jest przed nią, a Chrystus jest z tyłu. I tak się toczy życie, tak? On tam jest. On już stamtąd nie odejdzie i nikt go tamtąd nie wygna, bo on jest większy od wszystkich, tak? I nikt nie może wydrzeć nas też z jego ręki i z ręki Ojca. Ale co jest naszym życiem? Dalej jest napisane tak. Jezus mówi tak. Aha, no właśnie. Tu jest napisane, a wszystko stało się nowe. To znaczy co? I wszystko to jest z Boga. Tak? Tak jak dziewczyny przyjechały do Polski, nie znały polskiego, musiały się nauczyć. Tak? Do tego stopnia, że Rita, wiesz, dzisiaj potrafi, wiesz, łapać żarty takie polskie. Wczoraj jak siedzieliśmy, ona się śmiała, coś tam powiedziała. I po prostu widać, że ona się... I dzisiaj powiedziała tutaj teraz, tak, że ona jest Polką i Finką. Tak? Nauczyła się zupełnie nowego życia, nowego języka. Ja jedną taką historię powiem. Pojechaliśmy pierwszy raz, pojechałem, oni wynajęli busa i pojechaliśmy do Holandii na konferencję z pastorem Schallerem.
I taka jest taka sytuacja. Wiesz, tam jest przerwa kawowa, są, wiesz, te automaty, tam cukier jest. I ja tak stoję, tak patrzę, ale tam mówi, no bierz. A wie co? No cukier. No, no przyda się w Polsce. Ona się nauczyła nowego życia. Jako Finka nigdy by tak nie powiedziała. Ale ona zakosztowała tego życia. Ja mówię, dobra, biorę. I wziąłem. Zupełnie nowe życie. Zupełnie nowe myślenie. Naprawdę. Wiesz, życie jako w Polsce to jest świadomość wielu braków, tak? Szczególnie wtedy, w czasach komuny jeszcze, tak? Ale słuchaj, my teraz jesteśmy w Królestwie Bożym. My nie mamy braków. Wiesz, co tu jest napisane? W drugim Piotra, w pierwszym rozdziale. Jest zapisane tak. Boska, to jest pierwszy rozdział od wersetu trzeciego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Brakuje ci czegoś? Myślisz, że ci czegoś brakuje? Nie. Nie. Masz wszystko. Mam wszystko. Ale ja nie mogę w to uwierzyć. Ja nie mogę to zrozumieć. Ja nie mogę pojąć to tak, jak to jest możliwe. My jesteśmy tak przyzwyczajeni, wiecie, do starego życia, że my potrzebujemy się przemienić przez odnowienie umysłu. Rzymian 12, 1 i 2. My potrzebujemy się przemienić, żeby nauczyć się i się dowiedzieć, że mam wszystko. Tu jest napisane przez co? Przez dogłębne poznanie tego, który nas powołał przez swoją własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Wyobrażasz to sobie? My mamy stać się, a właściwie jesteśmy powołani do tego. I tak naprawdę Bóg tak stworzył duszę naszą od samego początku, żebyśmy byli uczestnikami Jego natury. Wyobraź to sobie. To jest po prostu dla człowieka takiego, wiesz, który chodzi tą ulicą, dla mnie wiele lat temu po prostu nie do pomyślenia. I kto to pisze? Ten, który się zaparł Jezusa 3 razy. I tak jak pastor Roger mówił, tak, że Bóg musiał mu pomóc zobaczyć pewne rzeczy duchowe, pewne zrozumieć, że Bóg nie ma względu na osoby, tak? Że co? Że On oczyścił wszystko i teraz wszystko jest czyste i po prostu zabijaj i jedz. I żyj nowym życiem. I wiesz, my tego nie wiemy, nie rozumiemy. Piotr też tego nie wiedział, chociaż już było po zesłaniu Ducha Świętego. Nadal jeszcze wielu rzeczy nie wiedział. I my tak samo. Wielu rzeczy nie wiemy i nie rozumiemy. My potrzebujemy się nauczyć, tak? Przez dogłębne poznanie tego, który nas powołał przez swoją własną chwałę i cnotę. Słyszałem, że pastor Roger teraz w Warszawie na środowych spotkaniach głosi na temat Chrystusa. Kim jest Chrystus według Ewangelii Świętego Jana? Dokładnie, my tego potrzebujemy. Kim jest Chrystus? Nie tylko w Ewangelii Świętego Jana, ale w całym. Tak? Jezus mówi do faryzeuszy, badacie pisma, bo szukacie w nich życia, a one mówią o mnie. A to była mowa o Starym Testamencie. Ja kiedyś zrobiłem takie studium biblijne, przestudiowałem wszystkie księgi Starego Testamentu, żeby się przekonać, że rzeczywiście tam jest napisane w każdej księdze o Chrystusie. I wiesz co? Wiesz, jaka jest odpowiedź? Tak, jest. Zrób to sama. Naprawdę. W każdym razie, wiesz, to jest niezbędne, ale też jest pewna istotna rzecz, która potrzebuje się dokonać.
Żebyśmy byli zdolni też przyjmować to nauczanie Ducha Świętego. W Ewangelii Łukasza 14:26 mówi tak, Pan Jezus. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swojego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Jeżeli idę za Chrystusem, ale nie wziąłem krzyża, to nie jestem w stanie nauczyć się tego wszystkiego, co na mnie czeka tam. Ja potrzebuję krzyż. Krzyż jest, to jest kluczowa rzecz. Tak jak Paweł mówi, tak, że miłość Chrystusowa ogarnia nas, już doszliśmy do przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Krzyż to jest ogłoszenie, że ja też umarłem, chociaż mnie nie przybito fizycznie do krzyża, ale umarłem. Ale Chrystus w moje miejsce umarł i ja tak samo z Nim umarłem. Żeby to stare życie przestało mną kontrolować. Tak? Przed chwilą też był przeczytany ten werset z listu Jana, tak? Że kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Po prostu jeśli moje serce jest zajęte miłością do świata, to już tam nie ma miejsca na inną miłość. Inna miłość tam nie wejdzie, nie pomieści się. Ja potrzebuję się rozstać z tą miłością do świata. Potrzebuję dojść do tego przekonania, że wszyscy umarli, a zatem ja też umarłem, a żeby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Amen? To jest niesamowite. To jest kluczowa rzecz w tym nowym życiu, tak? Paweł mówi tak, w liście do Rzymian, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę, tak i my nowe życie prowadzili. Ale najpierw ja muszę przemyśleć to. Ja muszę zastanowić się, ja muszę popatrzeć na krzyż, ja muszę rozważyć krzyż Pański i zrozumieć, że to jest koniec mojego starego życia, że ja też tam umarłem. I muszę świadomie się rozstać z tym wszystkim, co było dla mnie życiem. Kiedyś, zanim się nawróciłem, popaliłam papierosy. I kiedy się nawróciłem tutaj w Babilonie, na 4. piętrze, na kolanach, ze łzami i z radością, mówię, Panie Jezu, oddaję Ci wszystko. Oddaję Ci wszystko. Nie potrafię ze wszystkim zerwać, ale oddaję Ci całe moje stare życie. Proszę, pomóż mi. I Duch Święty powiedział, pomogę Ci. I minęło jeszcze parę tygodni czy miesięcy, że chodziłem na spotkania, jeździłem na konferencje, a potem biegłem gdzieś za dom albo do lasu i popalałem. I wstyd mi było, głupio mi było, ale nie mogłem, tak? Ale wiesz co, przyszedł taki dzień. Byłem na nabożeństwie, siedziałem, słuchałem kazania i nagle w głębi mojego serca, w moim umyśle taka prawda, tak objawiona, tak? Ja nie potrzebuję już więcej papierosów. Ja mam Chrystusa. I to był tak. Nigdy więcej nie paliłem. Nigdy więcej. Bo to jest właśnie nowe życie. Tak? Kiedy po prostu decydujesz się na Chrystusa, tak? Nie masz sił, ale decydujesz się na Chrystusa i On przynosi ci uwolnienie, tak jak powiedział. Jeśli wytrwacie w moje słowie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale najpierw jest to, doszliśmy do tego przekonania, Paweł mówi. Tak więc potrzebuję krzyż, jak nic innego, żeby być, wiesz, bo krzyż po prostu usuwa z mojego życia, z mojego serca, z mojego umysłu, tak? Te wszystkie rzeczy, które tam się nagromadziły przez całe życie poprzednie, robi miejsce
dla Jezusa, dla Boga. Paweł mówi, niech mnie Bóg uchowa, żebym się z czegokolwiek chlubił, jak tylko z krzyża. Bo przez Niego ja jestem krzyżowany dla świata, a świat dla mnie. To nie chodzi o samobójstwo, albo jakieś cierpiętnictwo, albo niektórzy mówią, jak zachorują, że to ja noszę krzyż. Nie. Przeczytaj sobie taką książkę, buklet, którą, krzyż, fundament, jak było? Podstawowy punkt odniesienia. Niesamowite. Niesamowite. A pastor Stevens tam wykłada na temat właśnie krzyża. I teraz dalej. Powiesz, a gdzie w tym wszystkim jest łaska? Łaska jest w samym środku. Tytusa 2,11. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się wszelkiej bezbożności i pożądliwości. Tak? Zobacz. My nawet sami nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, otrząsnąć się z tego. To jest tak mocno tkwi w nas, ale jest łaska. Ale jest łaska, jest dobroć Boża, która ma moc nas nauczyć. Jest takim nauczycielem do tego, żebyśmy się wyrzekli. Po prostu obcujesz z tym słowem, przyjmujesz tą łaskę i ona w tobie robi cud przemiany. Że dochodzisz do tego przekonania, że wszyscy umarli i że Chrystus umarł i ja też umarłem. I przestajesz się bać krzyża. Przestajesz widzieć krzyż jako coś strasznego, przerażającego i zaczynasz dostrzegać, że krzyż to jest wolność. To jest radość. Wiesz, i krzyż to jest uwolnienie. I co się dzieje? Jest napisane tak. Jak Paweł pisze, tak? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. Drugi Koryntian 13,5. Poddawajcie samych siebie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was? Chyba, żeście próby nie przeszli. Jakiej próby? Ano właśnie próby krzyża. Co to znaczy tak praktycznie, tak po prostu doświadczalnie? To jest to, że dusza dochodzi do tego przekonania, że to już nie jest moje życie. Nawracam się do Chrystusa. I to jest rewolucja. Nie tylko Chrystus jest, ale dusza teraz obcuje z Chrystusem, tak? Odwraca się do świata, odwraca się do starego życia. Teraz wszystko jest nowe. Skąd ja to wezmę? Przez dogłębne poznanie tego, który mnie powołał. To jest w Chrystusie. I to jest najbardziej niesamowite, bo wiesz, to nie chodzi tylko o informacje, o wersety i tak dalej, ale chodzi o osobę. Wiesz, Chrystus głosi na temat swojego ciała, że potrzebna je jeść, swojej krwi, że trzeba ją pić. Wszyscy odchodzą, a Jezus pyta swoich apostołów, czy wy też chcecie odejść? A oni mówią, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia. To jesteś ty i twoje słowa. I one są pełne życia, bo one wychodzą z twoich ust. I właśnie teraz dusza rozpoczyna najpiękniejszy okres w swoim życiu. Prawdziwe życie, prawdziwą przygodę, bo zaczyna mieć relację z Chrystusem. Tam w środku. I dlatego Paweł mówi, tak jest. I dusza się cieszy. I dusza po prostu mówi, no nareszcie po prostu. Gdzie tam po prostu to stare życie? Przeminęło. Ono jest tutaj, tak? Potrzebuje usta, potrzebuje nogi, potrzebuje to wszystko, tak? Ale wiesz, co się dzieje teraz? Nawet to ciało jest napisane, że staje się świątynią Ducha Świętego. To martwe ciało. I oto jest nowy człowiek. I oto jest zupełnie nowe życie, tak? I co więcej, wiesz, najpierw dusza poznaje swojego Pana, swojego pasterza, ale potem pasterz odwraca się
i zaczyna iść. A dusza jest jego owieczką i uczy się teraz iść za nim. A ciało nie ma nic do gadania. Ono musi iść tyłem. Ono musi iść tyłem, tak? Bo po prostu ono już nie jest najważniejsze. Dobrze grasz. Dlatego Paweł mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja. Teraz idę za Nim. Teraz On mnie prowadzi. On jest moim pasterzem. Teraz Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie brak. Wszystko. Mam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Halleluja. Halleluja. I kończąc to, w Efezjan 4 rozdział. O, super czas mamy. Jest mowa o tym, co też się, wiesz, ku czemu to zmierza. 4 rozdział. I ten, który wstąpił, to ten sam, który wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I ta dusza teraz, tak, która idzie za swoim pasterzem i on uczy ją i pokazuje, jak budować jego kościół, bo on powiedział, że ja zbuduję mój kościół. I dusza teraz patrzy na swojego pasterza, na swojego lidera, przewodnika i naśladuje go, jak budować, jak kochać brata, siostrę. Jak kochać żonę, męża, tak? Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował swój Kościół. Skąd ja mam się nauczyć, jak miłować swoją żonę? Ten świat mi tego nie pokazał. Wręcz przeciwnie. Jak zdradzać swoją żonę? Ale Jezus kocha swój Kościół. I kiedy patrzymy na Jezusa, jak On oddaje swoje życie, oddał swoje życie na krzyżu, uczymy się tego. Wiesz co? Jestem bardzo niedoskonałym człowiekiem. Wiele mi brakuje. Również jako mąż. Ale wiesz co? Jestem szczęśliwy, bo mam Jezusa, który wie, jak kochać. I On mnie kocha. I ja patrzę na Niego. I uczę się. Uczę się. Jestem oporny uczeń, ale uczę się. Jestem szczęśliwy, bo mam kogoś, kto naprawdę kocha. I kto naprawdę nie porzuci się, nie opuści. Kto naprawdę wie, dokąd idzie. I kto naprawdę złożył swoje życie. To nie były tylko słowa. To jest prawdziwa miłość. Nowy człowiek. Nowy człowiek. I potem dalej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Do poznania Syna Bożego. Widzisz, jedność wiary to nie jest to, jakie mamy opinie, jakie mamy różne doktryny. To jest poznanie Syna Bożego. To jest jedność wiary, tak? Że znam Jezusa i Ty też znasz, i Ty też znasz właściwie i Go poznajemy, tak? Wiesz co? Na kościele ulicznym w Gdańsku są ludzie z różnych kościołów, denominacji. W niektórych z tych denominacji kobiety są pastorami. Ja się z tym nie zgadzam. Ale wiesz co? Kiedy jesteśmy tam, na kościele ulicznym, głosimy tego samego Chrystusa. I tak samo rozdajemy kanapki, picie, modlimy się o ludzi, tak razem zbudujemy się nawzajem. To jest jedność wiary. Poznanie Jezusa Chrystusa. Każdy wie, że za swoje przekonania odpowie kiedyś przed Bogiem, tak? Ale ja wiem, że znamy tego samego Chrystusa i oni Go bardzo mocno kochają i my się możemy wiele od nich nauczyć, tak? Ale idziemy swoją drogą za Chrystusem, to znaczy swoją. Idziemy za Chrystusem po prostu i to, co On nam mówi, tego się trzymamy, tak? Potem dalej. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi. Aha, nie, tu jest napisane jeszcze tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. W Rzymian 8:28 jest napisane, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, aby ich upodobnić na obraz swojego Syna. Tak?
Czyli Bóg jest we wszystkim. W błogosławieństwie, w doświadczeniach, w radości, w cierpieniach. I On wszystko używa, żeby nas nauczyć o swoim Synu. Żebyśmy by stawali się coraz bardziej podobni do Niego. A tak naprawdę, żebyśmy my byli coraz mniejsi. A On, żeby był coraz większy w naszym życiu. Bo tylko o Nim jest napisane, że Bóg powiedział, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Amen? I jeszcze, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Tego jest pełno. Tego jest pełno coraz więcej, również w chrześcijaństwie. Są straszne po prostu zwiedzenia, błędy i tak dalej. Naprawdę, w internecie jest wiele dobrych rzeczy, ale jest jeszcze więcej niedobrych rzeczy, szkodliwych. Uważaj. Uważaj. Trzymaj się prawdy. Bądź jak Berejczycy, tak? Którzy wszystko, co Paweł powiedział, każdego dnia od razu studiowali w Słowie Bożym i sprawdzali, czy tak jest nauczane w Słowie. Amen? Ale i jeszcze dalej. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy. Ty jesteś stawem, Ty jesteś ręką, Ty jesteś okiem, Ty jesteś nogą. I wszystko się zasila wzajemnie, tak? I tworzymy nie tylko indywidualnie osobowość Chrystusa, ale jako ciało. Jako ciało, tak? Myślimy o sobie, spotykamy się, odwiedzamy, przyjeżdżamy na szkołę biblijną, jeździmy na Polką, czy w jakikolwiek inny sposób, tak? Jesteśmy w kontakcie. Była niedawno majówka. I pewna Boża niewiasta, która była pierwszy raz, napisała do mnie SMS-a. Napisała: Mariusz, robicie dobre rzeczy. To jest wspaniałe, co robicie w Gdańsku. Modlę się o was i błogosławię. Wiesz, jak to mnie i nas zbudowało? Ja to przeczytałem w kościele. I nawet parę słów może mieć ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie. Że ktoś dostrzega to dzieło Chrystusowe pośród nas, tak? Oczywiście, że my robimy to tak czy siak, tak? Ale wdzięczność, radość i wyrażanie tego ma wielkie znaczenie. Okej? Okay? I teraz jeszcze ostatnia rzecz. Jezus mówi, jeżeli ktoś nie bierze swojego krzyża, to nie może być moim uczniem. Widzisz, każdego dnia jest potrzebne, chodź tutaj na chwilę, każdego poranka, żebym podjął decyzję, że dzisiaj odwracam się od ciała i będę iść za Jezusem. I moja dusza, i twoja dusza to potrzebuje każdego poranka. Musi być decyzja. To jest krzyż, tak? To jest krzyż w praktyce. To jest krzyż, który działa każdego dnia. To się nie dzieje tylko raz na kiedyś. Każdego poranka ja potrzebuję. Moja dusza, wiesz, nasłuchuje. No Mariusz, to co dzisiaj będziemy robić? Idziemy za Jezusem. Nic lepszego nie mam do roboty. Idę do pracy. Jezus jest ze mną, tak? Idę do szkoły, Jezus jest ze mną. Idę do domu, Jezus ze mną. Oczywiście, że wiesz, nie chcę tego uduchawiać, nie chcę pokazywać, że wiesz, mam idealne życie. Nie, ale uczę się tego, żeby każdego poranka wziąć krzyż swój, czyli podjąć tą decyzję świadomie, tak? Że idę za Jezusem, biorę Jego słowo, proszę, Panie, wypełnij mnie swoim duchem. Panie, prowadź mnie, bądź ze mną. Użyj moje usta, tak? Użyj moje ręce, co chcesz. Pokaż mi, bo chcę, bo jestem nowym stworzeniem, bo stare przeminęło, a teraz Ty jesteś moim życiem. Amen? Amen. Podziękujmy naszym aktorom. Drogi Ojcze, dziękuję Ci też za tę niesamowitą przygodę i niesamowite
zbudowanie podczas tych kilku miesięcy przygotowywania się do wykładów, studiowania, poznawania Twojego Słowa, dzielenia się Nim z cennymi duszami, które przyjeżdżają na wykłady, współpracowania z innymi pasterzami i nauczycielami. Panie, dziękujemy Ci za każde miejsce, w którym byliśmy, za to, którym jesteśmy teraz. Dziękujemy Ci, że Tobie zależy, jak nikomu innemu, na naszych duszach. I jesteś godzien tego, żeby Ciebie słuchać, żeby trzymać się Ciebie, żeby każdego dnia podnosić krzyż, tak jak Ty powiedziałeś, żeby dać swojej duszy możliwość, żeby uczyć się od Ciebie i poznawać Ciebie, żeby nasze życie, żeby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Panie Boże, Tobie dziękuję również dzisiaj i niech to słowo stanie się ciałem w naszym życiu. W imieniu Jezusa. Amen.